prowadzę ten kanał od jakiegoś czasu. Nazbierało się już tam subskrypcji prawie 3000 i na moment wyświetlenia filmu powinniśmy mieć już 1000 wyświetleń. Więc z tej okazji muszę moim widzom podziękować za taki wkład w kanał. Mam nadzieję, że kanał będzie się rozwijał i będziemy mieli większe oglądalności i większą ilość widzów. W tej chwili lecę sobie koparką na gospodarstwo. Jadę do sąsiada, mu tam pomóc wstawić przydomówkę, bo poprzednicy no, nie dali rady. Oczywiście przydomówka stanęła i trzeba zrobić SOS poprawkę. A przypomnę, czym się kanał zajmuje dla tych widzów nowych, którzy przychodzą, nie wiedzą o co chodzi. Ja z zawodu jestem konstruktorem budowy maszyn po Politechnice Szczecińskiej. 10 lat w zawodzie. Po tym czasie z bratem zaczęliśmy prowadzić firmę. Zajmujemy się na dzień dzisiejszy głównie sprzedażą maszyn rolniczych i ich serwisowaniem. Równolegle sprzedaż części do maszyn rolniczych. Wiodącą marką u nas jest Kekerling. Z polskich marek mamy Agrimet, talerzówki i inne produkty. Polski Cinkomet, czy Pomod Hojna. No i wiele, wiele innych. Z Czech Opalagi. No to już flagowym produktem są Głębosze. Jaki jest ogólnie plan na kanał, tak? Bo na kanale mamy prezentację maszyn, uruchomienia, opisy, jak te maszyny wyglądają, pewne rozwiązania konstrukcyjne. Pokazuję Wam pewne rzeczy, jak serwisować niektóre rzeczy samemu. Wystarczy kupić części, jak ktoś jest w miarę rozgarnięty z niektórymi rzeczami, że tak powiem, powinien sobie poradzić. I do wszystkiego jest potrzebny od razu serwis. Ale też trzeba wiedzieć jak się do tego zabrać, tak, żeby danych części nie po prostu podczas remontu nie popsuć. A z drugiej strony kanał mamy tutaj JCB i przygody koparką. W 2007 roku na firmę kupiliśmy koparkę. Na początku mieliśmy operatora jednego drugiego, ale to był totalny wypał. Postanowiliśmy, że jednak koparka musi chodzić z obsługą własną. Ja i brat mamy uprawnienia. Jak mamy trochę czasu, to również koparką robimy usługi. No i tak wpadają czasami właśnie odcinki koparkowe. Tu jest, widzę, większe zainteresowanie, bo na rynku jest bieda, jeżeli chodzi o naukę w zawodzie tym. A ludzie generalnie nie lubią się dzielić. Ja z tym nie mam problemu, żeby Wam od czasu do czasu coś pokazać. Ale też to nie jest kanał instruktażowy, ani szkoleniowy. Więc tutaj jakiś zażaleń nie może być, że coś nie jest w sposób książkowy pokazane. Tylko pokazuję tak, jak to jest w rzeczywistości. Nie jakieś tam lelum po lelum. Idealizowanie książkowe czy kursowe, tak? Kurs kursem, a życie jest życiem. I tu nie ma sensu tego tłumaczyć, tak? Więc podsumowując dzisiejszy odcinek, bo dzisiaj mamy taki dzień, od dawna nie padało. Dzisiaj mamy taki dzień opadowy, z rana trochę popadało, w nocy lekka burza była, deszczu.
Warszawie mamy suszę hydrologiczną. Z średnich opadowych mamy na naszym regionie, a jest to zachodniopomorskie, okolice Stargardu, kiedyś szczecińskiego, dzisiaj już sam Stargard. Firmę mamy w Dolicach. Dokładnie to jest 20 km właśnie od Stargardu. Blisko Pyrzyc, blisko Chośćna, tak. Zakres nasyp sprzedaży to jest województwo zachodniopomorskie, czyli tutaj okolice Gorzowa, w tą stronę. I w tym zakresie też jeździmy z serwisem. Jak widzicie, czasami pokazuję coś z serwisu, nawet Porsche. A skąd się to wzięło? Wzięło się to stąd, że ja jako konstruktor pracowałem po firmach. Zamiłowanie jestem mechanikiem, brat również jest mechanikiem i pracował w JCB jako mechanik serwisowy i 8 lat pracował jako mechanik fabryczny w firmie Horsch. Więc z tego tytułu mamy klientów właśnie Horschowych od jakiegoś czasu, już od kilku lat dla firmy nie pracuję. Posiłkujemy się częściami z serwisów. No i mamy w sprzedaży dużo części zamiennych. Mamy dopasowanych dużo części zamiennych do tej marki, które są sprawdzone. Wiemy, że to chodzi, działa. Tych maszyn jest sprzedanych bardzo dużo po marketu. 15 lat temu został wykonany bardzo dobrze. Ta marka bardzo dobrze się sprzedaje. Na dzień dzisiejszy problemy na rynku są wszystkim znane. Dostęp do części zamiennych są utrudnione. Jest utrudniony. Części przychodzą z dużym opóźnieniem, No i wiecie, serwisowanie tych wszystkich maszyn czasami jest tak, że po prostu trzeba obdzwonić wszystkie serwisy, jakie się zna. Może ktoś akurat dane części posiada, tak? A najczęściej takie problemy są, tak jakiś komputer siądzie, czy wiązka. No to już jest amen w pacierzu, bo często na serwisach w ogóle tego nie mają. A do starszych modeli to całkowicie. My jesteśmy firmą rodzinną, nie jakimś wielkim konglomeratem. Sprzedamy sobie kilka czy kilkanaście maszyn w roku. To już jest dla nas duży sukces. Sprzedajemy części. Wiecie, że skupiamy się na większych gospodarstwach. Do tego gównolitu staram się na półce mieć jak najmniej. Jak klienci się na dane określone części skarżą, to wykreślamy to po prostu. Wyprzedajemy ten towar, staramy się mieć wysokojakościowe elementy robocze. Mamy firmy, z którymi współpracujemy, podpowiadamy im, jak te produkty poprawić. Jak ktoś jest dłużej na kanale, to zauważył na pewno, jak niektóre elementy robocze się zmieniły rok czy dwa lata temu, a co jest dzisiaj. Z nieba ziemia. Wystarczyło trochę chęci producenta, trochę naszych podpowiedzi i mamy produkty w elementach roboczych. Doszliśmy do takiego momentu, gdzie oryginał przeskoczyliśmy. No oczywiście cena to jest cena, tak? Niższa od oryginału, lepsza jakość. Rzadko się to zdarza, tylko na niektórych konkretnych produktach udało się takie cudo uzyskać. Cały czas pracujemy nad tym, żeby mieć w naszej sprzedaży coraz lepsze produkty. Na dzisiaj będę się z Wami żegnał. Mam nadzieję, że trochę niektórym rozjaśniłem, jak wygląda ten kanał, co tu się może na tym kanale wydarzyć, tak? Czyli dalej będziemy kontynuować pokazy maszyn, uruchomienia w polu, pokazy części, jakie tam na magazynie mamy do sprzedania.
wiadomo, od czasu do czasu wpadnie odcinek roparkowy, coś tam się nakręci. Prowadzimy jeszcze gospodarstwo rolne w Ornej, tam niecałe 12 hektarów, więc latem wpadnie jakaś orka, jakieś koszenie, ale wiadomo, z takiego małego gospodarstwa nie natworzymy odcinków, tak? Więc na dzisiaj to tyle i widzimy się w standardowych produkcjach. Na 5000 może zrobimy znów jakieś takie przypomnienie, jeżeli chodzi o kanał. Jeżeli macie jakieś pomysły, co by można było jeszcze pokazać tutaj ciekawego, co by Was interesowało, no oczywiście w zakresie tego, co jestem w stanie Wam pokazać, bo w większości ciekawostek nie mogę pokazać, bo klienci się na to nie godzą i wiecie, jak to jest, nie? Zaplecza wszystkiego się nie pokazuje, no i wszystkich ciekawostek takich serwisowych też nie będziemy pokazywać, bo wszystkich, że tak powiem, naszych wiedzy, know-how nie będziemy wyrzucać, żeby każdy sobie po prostu to zrobił samemu, tak? Mogę się z Wami podzielić takimi prostymi rzeczami, a resztę, no to jest telefon, można zadzwonić. Jak się klient u nas stołuje, to zawsze można zadzwonić, poradzić się, podpytać. I tyle. Tą sensacją kończymy odcinek. Widzimy się w następnym. Na razie, cześć. Na koniec jeszcze pozdrowię moich stałych widzów oczywiście. Tomka z Agrokojotu, czy Konrada z Szoko 12, tak? Czy wszystkie te ekipy Korbanków, które oglądają, a wpisów nie ma. Oczywiście całą konkurencję. Krzysia z Agromazur, pozdrawiam Cię, Krzysiu. Kogo tam jeszcze możemy pozdrowić z miejscowych? Rolnika Łukasza, muszę do niego zajechać. Ediego Farmera, muszę tu zajechać po sąsiedzku jeszcze do naszych ekologów w Kolinie. To u Ediego ostatnio robili. Piotrek robił pastownikiem, tak? To też możecie sobie u Ediego zobaczyć. Wszystko na miejscu, tak? Oczywiście pozdrawiam Selmę, kiedyś tam dzwonił, który znęca się nad swoim zatorkiem. Wyciśnie z niego pewnie z 200 koni docelowo. Trzymam kciuki. Oczywiście Pawła Farmera i jego baśki, bo u nas też dojechały jego basie i się chowają u kolegi. Zdążyły już po uciec, zdążył je złapać, więc było wesoło. Pozdrowię również naszą tam wschodnią granicę, Agrosan Lub. Znawcę Dondiru. No i telefon. Pozdrawiam ekipę z Agrimetu. Bo to jest polski, że tak powiem, polski producent, który będzie dobrym zamiennikiem zachodnich maszyn. Żeby kogoś tu nie pominąć, wiadomo, flagowe kanały jak Kula czy Bartoscy. Nie wszystkich mogę odwiedzić, nie wszystkich mogę, więc ze wszystkimi mamy kontakt, ale z miejscowymi tutaj youtuberami na pewno kontakt będę miał. U niektórych możecie się spodziewać